Zaczęliśmy rozmowę bardzo mocno z perspektywy teatralnej. To znaczy, rozumiem, że jednym z założeń była próba zdefiniowania tańca z innego kontekstu niż ten, w którym on zazwyczaj się porusza, w którym zazwyczaj pracujemy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w rozmowach, dyskusjach. I co się tak naprawdę okazuje? Oczywiście definicje tożsamości, a pewnie co za tym pójdzie autonomii, bo te pojęcia jednak, mimo że różne, bardzo dalekie od siebie nie są, okazuje się, że tak naprawdę zależnie od kontekstu społecznego, politycznego, te definicje bywają bardzo różne. I temu, co bym się dzisiaj wspólnie z naszymi gośćmi przyjrzeć, to znaczy chciałabym porozmawiać o tym, zaprosić zarówno naszych gości, jak i Państwa do rozmowy o tym, czym autonomia tańca jako dyscypliny sztuki jest, może być, jak ją wymyślamy, jak ją projektujemy i czy na pewno potrzebujemy takiego pojęcia, takiej definicji, jeżeli tak, to po co. Nasze doświadczenia, mówię tutaj z perspektywy osoby, która prowadzi projekt platformy, niewłaściwszym słowem jest platforma, licznie zgromadzącej artystów i performatywy z krajów Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej, Środkowej. Tak naprawdę w naszych dyskusjach, w naszych rozmowach, bardzo często potykamy się o definicję właśnie. To znaczy to, co bywa z nas kłopotem w dyskusjach, ale też niejednokrotnie w porozumieniu, to są rozmaite definicje różne, konkretnych pojęć, konkretnych zjawisk związanych ze współczesnymi sztukami performatywnymi. Okazuje się, że mimo wspólnej historii, o której już tutaj wspominaliśmy w poprzednim panelu, ten kontekst zarówno społeczny, jak i polityczny, ale także wynikający z lokalnej tradycji kulturowych, był bardzo, bardzo różny. I o tym właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Ja może najpierw króciutko przedstawię Państwu wszystkich naszych panelistów, a później poproszę każdego z panelistów o zabranie głosu. Są tutaj dzisiaj z nami Iza Szymańska, krytyk taneczny, pionierka pisania o tańcu w gazetach mainstreamowych, jeśli pozwolisz, tak to nazwę. Mam nadzieję, że będzie czas więcej mogła powiedzieć o swoim doświadczeniu. Aleksander Tebenko, prowadzący własną przestrzeń taneczną, bardzo silnie związaną tak naprawdę z teatrem, korzystającą ze struktur teatralnych w Grodnie, w Białorusi. Swietłana Uranowskaja, krytyczka tańca, badaczka, prowadząca zajęcia między innymi związane właśnie z tańcem współczesnym w Mińsku, w Białorusi. Jadna Leśnierowska, kuratorka znanego, myślę, większości z Państwa, o którym lepiej mnie słuchać. Kuratorka, myślę, że znanego wszystkim Państwu programu Stary Browar, Nowy Taniec, pionierskiego projektu w Poznaniu, który umożliwił tak naprawdę wielu polskim tancerzom powrót do Polski po zdobyciu doświadczenia i edukacji w rozmaitych innych krajach, bardzo często na zachodzie Europy. To właśnie najczęściej do Starego Browaru wracali, by tam odbyć swoją pierwszą rezydencję, by wziąć udział w pierwszym solo projekcie. To tak naprawdę, co chyba najsilniej program Starego Browaru charakteryzuje, to właśnie unikatowy zbożny w Polsce program solo, zapraszający pojedynczych artystów do pracy w trybie rezydencyjnym. Johan McLaren, prowadzący w Pradze instytucję Alfred Dworze, który, jak sam mówi, nie jest specjalistą tańca, ale wielkim fanem tańca. I tak naprawdę zainteresowany jest bardzo łączeniem teatru z tańcem, sztukami performatywnymi. Larisa Benedyktowa, choreografka, tancerka, nauczycielka, kuratorka, przez lata tworząca znakomitą para instytucję. Mówię para, dlatego że była to instytucja niejako, bo to niejako wirus instytucjonalny wrzucony w zupełnie inną instytucję. Mam tu na myśli projekt PAC Laboratorium prowadzony w Centrum Kurbasa w Kijowie. W tej chwili Larisa działa niezależnie. I Harold Alpetian, który
Instytut na razie funkcjonuje bez jakichkolwiek dotacji, więc rzeczywiście to jest tylko forma jakby krytyki instytucjonalnej, jako takie jakby wcielone jakby myślenie o instytucji niezależnej. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. A tymczasem chciałabym wszystkich Państwa zapytać o to, jak Państwo rozumieją pojęcie autonomii w tańcu. Mam tutaj głównie na myśli kontekst tańca jako dyscypliny artystycznej. Chciałabym również poprosić, ponieważ moja prezentacja, mój wstęp to oczywiście bardzo skrótowy, o określenie też, samozdefiniowanie przez Państwa roli w strukturach tanecznych, w swoim lokalnym kontekście, swojego znaczenia, roli swojej zawodowej w kontekście tanecznym. I co mogę Cię poprosić? Ja jestem dziennikarką, piszę od gazet wyborczej stołecznej do codziennej gazety. Mówię o teatrze i też trochę o tańcu. Ta proporcja wzięła się po pierwsze z mojego wykształcenia, znaczy najpierw studiowałam teatr, potem taniec, ale też z tego, jaką ofertę kulturalną ma Warszawa. To znaczy jednak jest to zdecydowanie oferta teatralna, zanim pojawia się głównie w kontekście festiwali. Ten współczesny, bo oczywiście jest opera i balet, który tutaj kilka razy w roku premier baletowe. Natomiast ten współczesny to są głównie festiwale, wspomnienie już dzisiaj ciało umysł, zawirowania i poszczególne premiery w ciągu roku, które tak naprawdę można policzyć na kwotę jednej ręki. Taki jest kontekst. Chciałam się pisać o tańcu bardziej jakby wprowadzającym do przedstawień przed premierami czy przed prezentacjami bardziej niż recenzje. Zarówno do historii, jak i do innych tytułów, które są w naszym wydawnictwie. Na przykład do wszystkich obcasów, które są pismem dla kobiet. I mi się wydaje, że to jest, kiedy mówimy o tańcu jako autonomicznej dziedzinie w kontekście mediów w Polsce, to tak naprawdę kluczem do tego, żeby taniec pojawiał się w mediach, jest zrozumienie samego charakteru mediów. To znaczy, co troszeczkę w inny sposób, trochę o innych pewnych kursach, piszemy do gazet codziennych, trochę o innych kursach do gazet kobiet o lifestyle'owych, no ale już zupełnie inne pisanie, wszystkie bardziej krytyczne i zrozumiane można uprawiać, kiedy pisze się do pism branżowych czy na portale branżowe, które w Polsce się pojawiły, to jest taniec z Polska. I kiedy ja myślę o swoim głównym współpracy z gazetą, to tam tak naprawdę taniec nie jest specjalnie autonomiczny, ponieważ teksty o tańcu pojawiają się zawsze na stronach teatralnych. Tak jakby podciągam go pod teatr. Ale to, tak jak wspomniałam, to jest kwestia tej proporcji, po prostu tańca ma szanowni dużo zrozumienia teatru dramatycznego. Nie wiem, czy to ma, mówiąc szczerze, duże znaczenie dla czytelnika, gdzie on o tym tańcu przeczyta. Znaczy, czy on będzie bardzo podkreślony jako osoba dziedzina. Wydaje mi się, że to raczej jakby najważniejszą z punktu widzenia czytelnika kwestią jest przystępność tej informacji. W gazecie codziennej jakby staram się głównie podawać, tłumaczyć, skąd się wziął dany twórca, co on przedstawia. Takie zupełnie podstawowe informacje, które jakoś naświetlą kontekst czytelnikowi. W tych wszystkich gazetach, po prostu bardziej lifestyle'owych, możemy trochę bardziej mówić o biografii danej postaci, czyli na przykład pisanie o Matthew Bernie do tych obcasów, to możemy opowiedzieć o jego życiorysie i powiedzmy potraktować go tak jak gazetę popkultury po prostu. Także tak, do tego powoli sobie, wydaje mi się, że właśnie z punktu widzenia czytelnika ta autonomia ten nie jest tak bardzo wyraźna. To jest bardziej, nie wiem, czy jest tak naprawdę czytelnikowi potrzebne. Znaczy, krótko by mu zasygnalizować, z czym może się spotkać, kiedy wybiera się na spektakl taneczny. Natomiast to też nie jest tak, że... No tak, to chyba o to zasygnalizowanie głównie nam.
Bardzo dziękuję. Ponieważ będę robiła w czasie Państwa wypowiedzi notatki, powiedz proszę, wypisałam taką znak zupełnie nierówności między autonomią tańca a mediami, powiedzmy, mainstreamowymi, w sumie powiedzmy tak najsilniejszymi codziennymi gazetami. Czy tak możemy skrócić tę myśl, czy rozumiem, z Twojej perspektywy ta potrzeba autonomii dla czytelnika tego rodzaju gazet nie jest najważniejsza? Czyli chodzi o to, to znaczy, jak rozumiem autonomię, ponieważ oczywiście nie ukrywamy, że to jest taniec, nie piszemy w tekstach, że nie ma to swój tak dalej i nagle widz orientuje się, że tam nikt nie mówi, tylko wszyscy tańczą. Już na pewno tak nie jest. Podkreślam, że to jest inna forma, oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że chyba we wszystkich polskich mediach, zwłaszcza mediach papierowych, które są coraz cieńszymi gazetami, kiedy jest coraz mniej miejsca, nie spotkałam się z tym, żeby którekolwiek medium miało ten osobny dział w taniec. Znaczy jest jedno pismo, do którego ja piszę, które było kilka numerów, w którym jest działka taniec, ale jest obszar taniec, więc to jest absolutnie osobne. Trochę jakby... Jakie to pismo? Pismo, jest lokalne pismo, się nazywa WAP, WAP-u. Teraz ma katowicką swoją wersję, która się nazywa KTW. I tam w każdym z nich jest osobna działka. Bardzo dziękuję, Aleksandrze. Przede wszystkim chciałbym przeprosić za poziom mojego języka angielskiego, znajomości mojego języka angielskiego. Jestem praktykiem i jeśli chodzi o autonomię, mogę traktować autonomię tańca tylko i wyłącznie w kontekście organizacyjnym i organizacyjnym aspekcie. Autonomia, zgadzam się, jest w przypadku współczesnego tańca czymś, które wymaga struktury instytucji, które rozwijałyby współczesny taniec i tak dalej, ale w szerokim sensie, znaczeniu nie szukałbym specyficznej autonomii. Mogę mówić tylko i wyłącznie o znaczeniu organizacyjnym. Czy możesz nam opisać szczegółowo struktury, w których ty codziennie funkcjonujesz, teatry, miejsce, rezydencja, struktura? Przez wiele lat pracowałem w teatrze w Grodnym. Moim głównym obowiązkiem jest realizacja choreografii na cele koncertów i spektakli, natomiast moim zainteresowaniem oczywiście jest współczesny taniec i mówiąc otwarcie, pomimo tego, że rozpocząłem swoją przygodę z tańcem współczesnym 20 lat temu, od strony organizacyjnej jesteśmy umiejscowieni teraz w punkcie zero, ponieważ nie mamy nic, nie mamy struktur, nie mamy systemu, który wspierałby instytucjonalnie współczesny taniec. Praktycznie nie mamy nic.
To jest ogromna szkoda, ale niemniej jednak jest kilka firm zajmujących się współczesnym tańcem. Jest widoczny pewien proces, ale dla mnie jest to przede wszystkim tak naprawdę kwestia posiadania jakiejkolwiek organizacji, związku współczesnego tańca na Białorusi. To jest faktyczny problem dla nas i organizacje, które promują, produkują, na cele promocji przede wszystkim. Uważam, że to przede wszystkim byłoby dobre, jeśli mielibyśmy pewien procent, który promowałby współczesny taniec. Jest wiele kierunków organizacji, aspektów, spektakli, szczególnie w przypadku organizacji rosyjskich, spółek rosyjskich, zapraszania w celu zapraszania nauczycieli, pedagogów, którzy organizowaliby warsztaty. Nie mamy w tym momencie takich organizacji. Istniejemy, nasze spółki, firmy zajmujące się tańcem współczesnym po prostu żyją z dnia na dzień i mają bardzo trudne uwarunkowania swojego działania. Przepraszam za błędy w polskim języku. Ja będę mówić o swojej teoretycznej praktyce w nowoczesnym tańcu. Ja art-krytyk i wykładowca w Uniwersytecie Kultury i sztuki, i w Akademii Muzyki w Mińsku. I największa problema autonomii tańca dla mnie to taniec jak teoretyczna dyscyplina. Тому що у нас в Білорусі новочесний танець, то дуже найновша штука, термін contemporary dance ми ввели з кінця минулого століття. Тому ввели трошки людей вем, що то є новочесний танець. І в моєму університеті є катедра хореографії. І тільки 10% студентів з цієї катедри вони вміють, що то є новочесний танець. Тому що у нас в Білорусі, то пост-совіт кантри, новочесний танець довгий час, то був танець виключно естрадний. Естрадний, є, так і термін польським язиком. Виключно естрадний. І для більшості людей, навіть професіоналів, тих людей, хто практики в штуці танця, вони для них новочесний танець, то естрада, люб стрит-данс, хіп-хоп. Тому я своїм студентам завжди
mówiąc, że nawet modern dance to nie znaczy teraz, w naszym czasie, to nie znaczy nowoczesny taniec. Modern dance to konkretny termin, koniec 19-tego i 50-te rok 20-go stulecia. I to bardzo składane, bo dla rozmówców, dla Белорусов, когда мы не имели истории и этапов в новочерстного танца. И как критик в наших специализованных выданиях, так же я вема Берри, вельми много складанностей с тем. Contemporary dance, когда я только начинала писать о новочесном танце, здесь 12 лет тому, то в каждом своем артикуле я подумачала, что contemporary dance это по-русски современный танец. Сейчас я еще не делаю этого, на счастье, когда продать в арт выданиях, еще наши редакторки верят, что это есть. Но всякие несподеванки тоже бывают. Например, в своей веде со своей публикацией я використала, писала про фізичний театр. Редактор того видання, вона не знає, що то є, і вона відправила мені кожен раз, коли я писала фізичний театр, балетний театр. Czym wobec tego byłaby dla Ciebie autonomia tańca? Czy autonomia tańca z Twojej perspektywy, z Twojej praktyki zawodowej, jakby definiowanie tańca, czym ten taniec jest, czy raczej czym on nie jest? Tak, czym on nie jest, żeby i większość, i studenci, i krytyki, i wykładowcy, и практики, и теоретики верят, что новочесный танец – это танец не классической традиции. И это не поп-данс, не эстрадный танец. Рок тему наше Министерство культуры проводило семинар про новочесный танец. С их пункту глядя, семинар про новочесный танец. И мне запросились как критика, как эксперта, чтобы я поведала про то, что это есть. И когда я выступала, организаторы этого мероприятия, они были очень обурены, потому что я термин contemporary dance, они не верят, что это есть, и они мысляли, что я буду рассказывать про эстрадный танец, про стрит данс. И на этом семинаре было две люди, чисто мои, и практики, теоретики, и там не было ни одного хореографа новочесного танца, ни одного, то только эстрада была. Okay, thank you. Joanna? I must admit, I'm a little bit confused now which language I should talk. Nie wiem, w jakim języku mam mówić, mówiąc szczerze. Mam wrażenie, że
bardzo łatwo mówimy o definicji tańca i zbyt łatwo, z dużą łatwością mówimy o autonomii, natomiast tak naprawdę jest to bardzo skomplikowana definicja i szczególnie zmienna w odniesieniu do określonych kontekstów. Nie wierzę w jedną autonomię, nie wierzę w jedną tożsamość i w ogóle w autonomię jako taką i również jestem pewna, że nie wierzę w jeden taniec i w jeden współczesny taniec. I uważam, że trudność w tym względzie wynika z tego, że zmieniamy poziomy i konteksty, w których rozmawiamy, dlatego nigdy nie spotkamy się w naszych dyskusjach w pewnym i nie osiągniemy konsensusu. I więc jeśli na przykład mamy mówić o odróżnieniu tańca od choreografii w polskim kontekście, na przykład jeśli chcemy mówić o tańcu jako dyscyplinie sztuki, zazwyczaj mówilibyśmy o tańcu, który jest bliski muzyce, because to jest oficjalne przesłanie tak naprawdę. Jeśli mówimy o tancerze, o tańcu teatralnym, uważam, że choreografia jest dosyć specyficzna i nie pojawia się w ogóle w dyskursie w Polsce. To jest bliska dramaturgii wizerunków, co jest o wiele bliższa sztukom wizualnym. Nawet muzyka może być sztuką wizualną dla wielu ludzi. Kwestia to jest rzeczywistości, tak naprawdę odzwierciedlanie rzeczywistości i o tym możemy mówić, ale również byłam przygotowana, ale nie jestem już przygotowana na odpowiedź czy reakcję na niektóre kwestie. I teraz mam mnóstwo myśli, burzę myśli tak naprawdę. Może to jest w tym momencie dobrze, byśmy przedyskutowali w pewnym sensie. Wierzyłam, że nie ma autonomii bez tożsamości. Jednakże możemy mieć autonomię, możemy mieć tożsamość bez autonomii. Jeśli traktujemy autonomię bardzo dosłownie, słownikowo, sprawdzałam właśnie, tak jak my w Google'ach na przykład, i jedyna definicja to jest polityczne prawo decydowania o sobie i zdobywanie narodowej tożsamości i mieć możliwość decydowania o sobie. Jeśli wykorzystamy tą prostą definicję w kontekście tańca i choreografii form sztuki, mam wrażenie, że to, co ja uważam za autonomię formy sztuki, to jest mentalna autonomia, odróżnienie od innych obszarów sztuki, który tworzy pewien język czy formę komunikacji inną od innych form sztuki. Więc kiedy my dyskutujemy, zawsze mówimy, zawsze wykorzystamy terminologię, która jest właściwa dla innych form sztuki. I w ten sposób to jest bardzo interesująca kwestia, jak zdobyć samoświadomość bycia odseparowanym, wyróżniającym się odrębności poprzez właśnie język,
który tak naprawdę przekłada się na działania. Nie wiem, jak to powiedzieć. In Polish, I would say that this is the self-awareness of separateness, identification. Nie jestem pewna, jak to powiedzieć. So, dla mnie tożsamość tańca to jest i autonomia tańca leży w tym, że my jesteśmy że jesteśmy zdolni do samorefleksji, do samoświadomości i działania w na przykład ramach teatru jako formy sztuki w kontekście narzędzi, które pozycjonują nas jako artystów, jako i przekłada się to na działania. Ponieważ kiedy już się przekłada na działania, to jest to inna forma sztuki. To jest moje wrażenie. W tym kontekście Stary Browar był ustanowiony w 2004 roku. Jestem pracownikiem naukowym, można powiedzieć, i zawodowym tancerzem, i zawodowo zajmuję się pisaniem o tańcu. Więc kiedy mam szansę w Poznaniu do tego, by wypowiadać się na temat tańca, poświęciłam się całkowicie choreografii. To jest tak naprawdę konsekwencja w moim rozumieniu trzyletnich refleksji o tożsamości, o tym, że tańc jest inną formą sztuki niż teatr, i o tym, że złożoność tej kwestii jest zdumiewająca. I w Polsce po raz pierwszy osiągnęliśmy pewien profil, który jest ekstremalnym profilem, tak zwanym. Tak, to jest ekstremalny profil, który nie jest i moim zainteresowaniem było jak, tak samo jak co, dlatego podjęłam pracę naukową w obszarze choreografii, i według definicji, która jest w Polsce już oficjalna definicją, można mówić o domie tańca, zakładzie tańca, wszystkie kryteria są spełnione. Jeśli byśmy wykorzystywali nomenklaturę francuską, to byłoby centrum rozwojowe i to by było centrum choreografii ze wszystkimi konsekwencjami, jakie niesie ze sobą ta definicja, czyli wspieranie edukacji i wspieranie rozwoju indywidualnych form sztuki tańca. Więc projekt to jest właśnie to. I dobrze, ponieważ jeśli nawet znamy nazwę tego miejsca, nie wszyscy są świadomi, że to jest całkowicie prywatna instytucja, w tym sensie autonomiczna od politycznej sytuacji, kulturowej sytuacji, aczkolwiek nigdy nie uciekniemy od rzeczywistości, w której funkcjonujemy, więc nie wierzę w pełną autonomię mimo wszystko. Więc w kontekście instytucjonalnym rzeczywiście jesteśmy autonomiczni i przez ostatnie 6 lat niezwykle się rozwinęliśmy, ponieważ zaangażowaliśmy, czyli sami podejmujemy decyzję w zakresie współpracy z poszczególnymi osobami, dlatego podjęliśmy inicjatywy współpracy z różnymi ciekawymi choreografami. Więc tak naprawdę, jeśli nie chciałabym zapomnieć o zadaniu pytania, o ile mogą, nawet jeśli zdobędziemy naszą autonomię i tożsamość, to wciąż pytanie jest, czy zostaje, czy jesteśmy gotowi na to, jeśli chodzi o taniec, szczególnie w Polsce. Thank you.
Wierzę, że autonomia ta i tożsamość to jest w pewnym sensie odpowiedzialność. Tak, oczywiście, zgadzam się. I samoświadomość to jest też... Chciałabym zapytać się u was, to ma duży związek z tym, co już powiedziałaś o procesie rozwoju publiczności twojej w pierwszych spektaklach. Najbardziej interesujące było to, że tancerze, artyści w określonym kontekście pracowali. To nie był ogromny, to nie było zdefiniowane, szczególnie bardzo konkretnie z mojej perspektywy, i spektakle z widownią, która była dosyć ograniczona, i nowe produkcje twoje w twoim domu, centrum. Chciałabym spytać się, jak w pewnym sensie pytanie tak naprawdę wywodzi się z tego, że ty w pewnym sensie byłaś jedną z tych pierwszych, które miały osób, które miały szczęście funkcjonowania w autonomicznej przestrzeni, i jak budowałaś swoją widownię. To jest bardzo skomplikowany proces budowania widowni i odchodzenia od tego, co społeczność do tej pory z czym miała do czynienia. Najważniejsze, kiedy myślę o sobie, zawsze myślę o sobie jako o sobie na widowni, i jako pisarz jestem przygotowana na to, by być profesjonalnym członkiem widowni, więc myślę o sztuce w sensie ogólnym i zawsze słuchałam kuratorów, kolegów, koleżanek, mieli różne inne propozycje i mówiły, że widownia, nie jest gotowa na to. Ja, ale zaraz, ja zawsze mówiłam, że zaraz jestem edukowana, wykształtowana, i kto tak naprawdę daje wam prawo myślenia o tym. Tak naprawdę podstawa dialogu z widownią jest najważniejsza, i traktowania ich jako partnera, nawet o choreografii, o historii, o teorii, i jak szeroko to się rozwinęło. I również sposób, w jaki się produkuje taniec, tworzy taniec w ostatnich dekadach. To było naprawdę udzielenie głosu widowni. Zachęcaliśmy widownię do tego, by dzieliła się z nami swoimi uwagami. Tak by zdobyć taki status świadomego choreografa. Jako grupa artystów, teoretyków widowni, jako wspólnych i uczestników społeczeństwa równych szans. Spotkałam się z ludźmi, którzy nie mogli znaleźć nic dla siebie nowego i chcieli być traktowani jednak mimo wszystko poważnie, bo wiedzieli, co się dzieje za granicą. I daliśmy tak naprawdę u widowni szczególnie otworzyć się na widownię i wzmocnić tak naprawdę proces komunikacji z widownią, i szczególnie wymiana informacji i feedback pomiędzy widownią a artystami, tancerzami była niezwykle istotna, i to budowało naszą właśnie świadomość jako choreografów, i w ten sposób zbudowaliśmy społeczność. To jest tak naprawdę proces budowania
widowni, budowania sposobów i środków komunikacji pomiędzy tancerzami, pomiędzy artystami, pomiędzy choreografami i widownią. To są te techniki, jakie stosujemy. Czy spotkała się Joanno z pytaniem o różnicach pomiędzy tańcem i teatrem? Dlaczego są różnice i czy w ogóle one są? Tak naprawdę ta różnica wynika z tego, czy to jest taniec koncepcyjny, czy to jest, co tak naprawdę leży u podstaw definicji tańca współczesnego. Może to nie jest tak naprawdę kwestia szukania odpowiedzi na to pytanie. Tak naprawdę wszystko jest teatrem, życie jest teatrem. Wiemy, że świat jest teatrem, więc intuicyjnie tak naprawdę widownia nie do końca chyba nawet potrzebuje odpowiedzi na to pytanie, bo i nie zajmuje się ogólnie tym pytaniem, bo jeśli chodzi o widownię, ja stałam się bardzo takim jednoznacznym, otwartym przedstawicielem sztuki tańca. Myślę, że empatia i braku postawienia się po stronie widowni może, teraz zawsze mówisz o tym, jak to wszystko powinno wyglądać, co my mamy myśleć i tak dalej. No, w pewnym sensie to ukierunkowanie jest niezwykle istotne, bo kwestia empatii, czyli postawienia się po stronie widowni, to jest ta technika, która tak naprawdę nie polega na oświecaniu widowni, tylko na empatii i słuchaniu o potrzebach, o zainteresowaniach widowni. To jest chyba ta ważna część. Dziękuję. Nazywam się Ewan. Bardzo szybko powiem o tym, co robię. Jestem dyrektorem Związku Motus w Pradze i prowadzimy teatr Alfred we dworze. Jest to budynek, który został mieścimy się w budynku z datowanym z roku 1967. Jest to jedyny obiekt, który jest poświęcony współczesnemu tańcu w Pradze. I moi poprzednicy zadecydowali, studenci nie chcieli prawie w zdecydowali o tym, że przed rokiem 2000 chcieli mieć przestrzeń zupełnie otwartą, dedykowaną swoim działaniom w ramach tańca współczesnego. Pracujemy po prostu w tak zwanym domu tańca. Ale coś, co dwa lata temu moje życie zmieniło się, objąłem posadę dyrektora teatrze tańca i rzeczywiście zacząłem się zajmować tematem potrzeb tańca. Od moich kolegów, koleżanek nauczyłem się, że choreografia jest bardzo specyficzna i wymaga określonych umiejętności, specyficznych umiejętności, szczególnie w kontekście współczesnego tańca. Mogę powiedzieć, że w Republice Czech wszystko to, co dotyczy, co dotyczy tańca współczesnego, odbywa się w ramach właśnie miasta Praga.
I w mniejszych miastach oczywiście taniec ten współczesny jest również obecny, ale to są zupełnie niezależne procesy od tego, co się dzieje w Pradze. I pierwsza fala 20-30 lat temu miała miejsce, kiedy została utworzona organizacja Tanec Praha, która organizuje festiwal tańca w czerwcu każdego roku. I jest to wydarzenie tylko i wyłącznie dedykowane tańcu. Są oczywiście mniejsze konkurencyjne wydarzenia, konkurencyjne w sensie pozytywnym wydarzenia i łącznie z organizacją, którą ja prowadzę. Ale wiele czasu spędzam w tematyce tańca współczesnego i związaną z nim choreografią. Moja jest organizacja, która przez ostatnie 10 lat rozwinęła się niezwykle, która jest magazyn publikowany, dedykowany tańcowi współczesnemu. Są tak naprawdę dwie organizacje, które promują podróże w kontekście tańca. I uważam, że sytuacja w Republice Czech daje nam przykłady, dostarcza nam przykładów, jak przez 20 ostatnich lat były podejmowane próby rozwijania współczesnego tańca w kontekście budowania autonomii tańca. Przez 5-6 lat koncentrowano się nie na teatrze, tylko właśnie na współczesnym tańcu. Niestety nie jest już tak. Wciąż w Republice Czech widzimy, że system finansowania i sposób traktowania tańca współczesnego przez media, środki masowego przekazu wciąż wymaga jednak przekształcenia, bo jest traktowany w kontekście tradycji. Jeśli jest problem z autonomią, to jest problem, który nie jesteśmy, próbowaliśmy być zbyt może autonomiczni w kontekście narodowym, chcieliśmy zorganizować czy stworzyć czeski taniec współczesny, więc taką narodowość, autonomię narodową stworzyć dla tańca współczesnego. Więc opisałeś scenę tańca w Czechach, ale z osobistego kontekstu, jak zdefiniowałbyś, czy czego potrzebowałbyś do zdefiniowania autonomii tańca? Tak naprawdę autonomia tej dyscypliny sztuki została tak naprawdę ukonstytuowana w mieście Praga i w Ministerstwie Kultury. Jest instytucjonalnie ukształtowana ta autonomia, ponieważ są określone służby, które pracę swoją dedykują właśnie tańcu współczesnemu. I jest ogromne zrozumienie tej różnicy pomiędzy współczesnym tańcem czy nowoczesnym tańcem a baletem. Moja koleżanka Iwona Kolecmanowa, która reprezentuje organizację tańca, jest niesamowicie zaangażowana i ona
Jana, nie podoba mi się tylko jedno w jej pracy, że rozmawia, zawsze przedstawia taniec jako zmarginalizowany formę sztuki, czyli sztukę mniejszościową. I to jest ta jedyna, jedyny aspekt jej pracy, którego ja nie akceptuję, więc współcześni artyści performatywni są mają rolę łączenia poszczególnych form sztuki tematycznie i po to, by zbudować platformę komunikacji pomiędzy artystami i widownią. Zadałam to pytanie, ponieważ ja pamiętam, że skupiliśmy się na terminologii sztuki performatywnej tańca. I teraz są już inne podejścia do tańca współczesnego. Jednym z nich jest to, by odróżnić, odseparować taniec od organizacji czy struktur instytucjonalnych jako społeczność, jako nośnik tańca współczesnego, by znaleźć instytucję, która by się skupiała na tańcu, by integrować społeczność ludzi tańca, by to nazwać i pozwolić społeczności zobaczyć, że jest różnica pomiędzy instytucjonalizacją tych dwóch dyscyplin. I jeśli spojrzymy na współczesne festiwale, na festiwale współczesnych sztuk performatywnych, nie sądzę, żeby miało to jakikolwiek sens, by różnicować właśnie teatr i taniec. Nie mam pojęcia, jak nazwać to. To tak naprawdę nie ma sensu dyskutowania, co to jest taniec, co to jest teatr. To jest tak naprawdę to pytanie, które chciałam zadać. Świadomość podejścia społeczeństwa do sztuki jest bardzo istotna i chyba nie chodzi już tak naprawdę o te definicje. Czy mam rację? Zagubiłem się. Chciałam się spytać, czy w Twojej sytuacji, w Twoim kontekście lokalnym, czy instytucje są całkiem dobrze określone, czy Ministerstwo Kultury alokuje określone środki na rzecz tańca, czy teatru, czy jeśli instytucjonalnie taniec jest akceptowany jako dyscyplina, odbierany jako dyscyplina sztuki. Kiedy mówimy o sztukach performatywnych, czy w takim razie sytuacja jest jasna w kontekście instytucji, jeśli chodzi o pytanie o potrzeby tańca? Czy one są ważne? Tak, to jest ważne, oczywiście. Jest tak. Taniec jest czymś specyficznym w naszej instytucji w Czechach. Tak, tak faktycznie jest. A druga rzecz to taka, że to jest tak naprawdę troszeczkę zaciągnięcie tematu z mojego pytania, bo
Kwestia infrastruktury jest niezwykle istotna, bo jeśli taniec jest tylko ograniczony do miasta Praga, to jest już wasz problem, ale na przykład są sytuacja w Polsce jest taka, że wciąż nie mamy jednego teatru poświęconego tańcowi. Więc jeśli w Polsce mamy takie miejsce, które jest autonomiczne, przynajmniej strukturalnie, to dom tańca byłby, czy zakład tańca byłby to miejsce, budynek byłoby, natomiast znaczenie to jest kolejna, to jest zupełnie inna sprawa. I z perspektywy widowni zauważyłam, że oni tak naprawdę nie mają znaczenia, oni chcą po prostu zobaczyć dobrą sztukę, oni nie chcą złej sztuki, więc to jest zupełnie inna sprawa. W kontekście Czech oczywiście ludzie chcą konkretnie powiedzieć, że jeśli organizacja, w której ja pracuję i uważam, że jest bardzo ważne, by konkretnie powiedzieć, że na przykład ten projekt dotyczy choreografii, ten projekt dotyczy sztuk performatywnych i tak dalej. Dziękuję. Larisa? Nie jestem choreografem. Jestem artystą dzisiaj, nie wiem, a jutrze. Dla mnie na przykład odpowiedź na twoje pytanie dotyczące autonomii to jest to coś. Autonomia to jest dla mnie wsparcie oporu. Z mojego punktu widzenia, potencjalnie jeśli coś jest możliwe potencjalnie do rozwinięcia, to teraz coś, co wstecznienie się pod kątem tradycyjnym głównie w centrach miast się rozwija. To będzie tak jak na przykład kolejny poziom, to jest sytuacja dla małej grupy, laboratorium tańca, w którym ja pracuję i dla nas to był, tylko dla nas to było bardzo dobre, że to było 2 lata temu. Niektórzy władze zamknęły mały teatr, w którym pracowaliśmy. Dla nas to było dobre. Teraz wiem o tym, ponieważ znaleźliśmy sobie w globalnym systemie sztuki. To był wówczas problem duży dla nas, ale dla nas to był punkt, w którym mogliśmy znaleźć wsparcie oporu. I w tym sensie uważam, że ta autonomia to nie jest autonomia tańca, tylko autonomia różnych punktów. Na przykład, jeśli pracujemy na Ukrainie, możemy znaleźć ten punkt, w celu wsparcia naszego oporu i w systemie reprezentacji, w sowieckim systemie reprezentacji. W innych krajach bylibyśmy w sytuacji pewnie określonej instytucji, w ramach instytucjonalnych. To jest Her,
charakterystyczne dla krajów byłego Związku Radzieckiego, czyli imitacja instytucji, imitacja władzy. To jest całkowita imitacja i nie można oprzeć się tej imitacji. I czy to jest zrozumiałe, to co powiedziałam? I to, co mamy naprawdę, to mamy miłe momenty. Mamy miłe momenty w balecie. Mamy miłe momenty w telewizji. Ten program telewizyjny jest z Wielkiej Brytanii. Myślisz, że możesz tańczyć ten program? Wywiera prawdziwy wpływ. Jest to program, to jest prawdopodobnie jedyny prawdziwy, rzeczywisty program, który ma wpływ na ludzi. Na przykład we Lwowie jest duży miejski kulturalną stolicą. Mamy Centrum Sztuki Współczesnej. Oni otworzyli miesiąc temu Centrum Współczesnej Sztuki. Tam są prowadzone warsztaty, spektakle i tak dalej. I teraz mają nauczycieli z tego programu telewizyjnego. Wszyscy nasi tancerze w kolejnym przykładem jest tutaj na tym festiwalu. Zaprosili jednego choreografa z Ukrainy, który powiedział, że te miłe momenty to są dla niego i jego firmy. Kiedy realizowałaś projekt i miałaś swego rodzaju projekt badawczy i spektakle dla widowni, czy widownia, która przychodziła na twoje spektakle, czy przychodzili z uwagi na specyficzną dyscyplinę sztuki, czy dlatego, że budowałaś swoją własną widownię? Nie mamy specyficznej widowni dla naszej pracy, ponieważ pracujemy w różnych rodzajach sztuki, w różnych miejscach. Pracujemy na wystawach dużych, europejskich, rosyjskich, z twórcami, również na scenie, bardzo rzadko, w ubiegłym roku. I to oczywiście chodzi o tożsamość. Zmieniamy naszą tożsamość każdego dnia, może nie każdego dnia, ale każdego miesiąca. Pracujemy jako artyści, pracujemy, nagrywamy wideoklipy. To nie jest to oczywiście ten sam taniec nowoczesny.
przed panelem podpisaliśmy określone dokumenty, w których zgodziliśmy się na publikację. Zgodę na nagrywanie i wykorzystanie, więc teraz wiedząc, że te nagrania mogą się pojawić na YouTubie, nie powiem, że w Armenii nie ma współczesnego tańca i autonomii dla tańca. Dziękuję. Bo w proteście mogę zostać zamordowany jako zdrajca narodowy. Tak, jest autonomiczny teatr i jest naprawdę prosty, łatwy. I łatwo jest być autonomicznym i wolałbym raczej wyjaśnić dlaczego. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której macie silny teatr i macie, pamiętacie jeszcze balet moskiewski, sowiecki z lat 60. i 70. i dobrze rozwinięty tą sztukę folklorystyczną, więc łatwo jest być autonomicznym i niezależnym. I wystarczy pójść na ulicę, to jest już przedstawienie swojej autonomii. Nie wiem, to jest argument za tym, by za te ramy kontekstu. To tak naprawdę wszystko zależy od kontekstu, ale mówiąc już poważnie, jeśli chodzi o autonomię, chciałbym powiedzieć, że autonomia, czy posiadać autonomię, to jest tak naprawdę kwestia artysty, ludzi, którzy tworzą sztukę, taniec, którzy są zaangażowani w ten proces tworzenia. Nie mam pewnego uprawnienia do tego, by o tym mówić, ale krytycy, oni mogą mówić o autonomii, tak naprawdę posiadając określone fakty dowodzące autonomii czy braku autonomii dla poszczególnych obszarów. Więc ponownie to jest o samodefinicji. To jest o wewnętrznych procesach, artystycznych gestach, które ustanawiają autonomię. Niekoniecznie szukanie argumentów. To jest tak naprawdę naklejka, marka definiująca określone stwierdzenie, przesłanie. Ale z drugiej strony, oczywiście kwestia autonomii była dyskutowana przez 200 lat od Hegla do i wciąż trwa. Oczywiście to jest ta kwestia, ale bardziej dotycząca autonomii jako filozoficznej koncepcji. I rzeczywiście z istoty autonomia istnieje, natomiast i można mówić o niej. To jest tak naprawdę kwestia spekulacji i jest badana w bardzo szerokim zakresie w poszczególnych obszarach. I to jest może troszeczkę głupie, ale to jest prawdziwe pytanie.
czy autonomiczny teatr jest dobrym teatrem, czy dobry teatr jest autonomicznym teatrem. Tak naprawdę można się tutaj bardzo szczegółowo zastanawiać. I to jest to. Jedno pytanie. Czy myślisz, że jest to konieczne, by mówić wciąż o autonomii w kontekście rynku, infrastruktury? I skoro czas upływa, chciałabym otworzyć to pytanie na widownię. Chciałabym powrócić i sprawdzić, czy coś mamy wspólnego z kontekstem, który jest wspólny dla nas wszystkich. To, co było już powtórzone tyle razy i wydaje się ważne, ta infrastruktura i tożsamość i autonomia, bo jak powiedzieliśmy na samym początku, są dwie te dwa terminy są bardzo związane ze sobą ściśle. Czy w Twojej opinii w odniesieniu do kontekstu, co myślałbyś o co myślisz o przyszłości, jest konieczne w przyszłości, czy może jest stratą czasu stworzyć nowe instytucje, które dbałyby o współczesny taniec, czy zasugerowałbyś pozostawienie tej kwestii i lokalnie zajęcie się dbanie o istniejące struktury, organizacje. Powiedziałabym, że na Ukrainie potrzebujemy infrastruktury dla współczesnej sztuki. To jest, czy wyobraziłabyś sobie instytucję, czy wyobrażasz sobie instytucję, która my potrzebujemy stworzyć nową instytucję, ale teraz myślę, że dla nas ważniejsze jest stworzenie Narodowego Muzeum Sztuki i mamy zamiar w innymi słowy dla nas w pewnym sensie to jest kwestia kultury, a nie współczesnego tańca, tylko współczesnej sztuki. Chciałabym zadać pytanie współorganizatorowi konferencji, czyli Instytutowi Muzyki i Tańca. Jest to przykład niewielu instytucji, które skupia się na współczesnej sztuce. Jeśli mogę spytać Joanny, zastępcy dyrektora tego instytutu, czy jest to możliwe dla ciebie, dla społeczności tańca, gdy przekształcaliście tę instytucję. Nie było instytucji tańca w Polsce i to było jasne, że to jest taka konieczność, by mieć i to właśnie to było podyktowane nie tyle. Oczywiście decyzja Ministerstwa Kultury to była, natomiast określone osoby, grupy, instytucje chcieli mieć instytucję tańca. To jest Instytut Tańca i Muzyki, ponieważ
w wyniku decyzji administracyjnej w 2009 roku podczas Kongresu Kulturalnego w Krakowie minister kultury, pan Bogdan Zdrojewski, tak naprawdę podjął decyzję o stworzeniu Instytutu Tańca i w 2009 roku była decyzja o podjęciu Instytutu Tańca i w 2010 roku prawdopodobnie, nie jestem pewna, ale prawdopodobnie społeczeństwo muzyki również chciało mieć instytucję i Ministerstwo Kultury nie miało pieniędzy na, nie wiem zresztą, chcieli, mamy tak naprawdę Instytut Muzyki i Tańca i powiedziano nam na samym początku, że to jest wciąż jeszcze żywy pomysł, by rozdzielić tę instytucję na dwa instytuty, Instytut Muzyki i Instytut Tańca. Tak by mieć independent department in the terms of creating department politics. So I'm not like the very the pitchy director because I really don't know so much about what's happening in music exactly now in our institute. I just know what happened. Więc nie wiem, co się wydarzyło tak naprawdę, ale tak naprawdę nie jesteśmy instytutem, nie jestem dyrektorem, tylko dyrektorem natomiast więc jestem dyrektorem odpowiedzialnym, zastępcą dyrektora odpowiedzialnym za departament tańca, natomiast dyrektor instytutu jest odpowiedzialny za departament muzyki. W związku z tym ostateczna decyzja prawdopodobnie będziemy podzieleni na dwie instytucje, więc ja wciąż czekam na te ostateczne decyzje już po dotyczące transformacji, przekształcenia tego instytutu. Czy są jakieś pytania z widowni? Nie widzę, ale jest ze strony panelistów. Troszeczkę sformalizujmy spotkanie. Mam pewne pytanie i chciałbym usłyszeć wasze opinie na przykład. What do you think should we try to involve? Jak myślicie, powinniśmy się angażować w naszym obszarze sztuki? Czy współczesny taniec powinien być traktowany lokalnie? To jest pierwsze pytanie. I jedna rzecz. Współczesny taniec ogólnie jest bardzo demokratycznym kierunkiem sztuki performatywnej i różni ludzie z różnego pochodzenia angażują się w sztukę współczesnego tańca. Czy nie sądzicie, że jest pewien problem pewnych osobowości? Mam tu na myśli. Pamiętam niewiele spektakli, które rzeczywiście mnie dotknęły. Myślę, że jest problem poziomu mentalności, sposobu myślenia. Ludzie, którzy są zaangażowani we współczesny taniec, ja uważam, czasami co możemy dać publiczności, ludziom poza naszą głupotą. Przepraszam. Uważam, że ludzie
Człowiek jest zawsze zainteresowany drugim człowiekiem, myślami, uczuciami, refleksjami, percepcją. Ale czy możemy dać im raz? Nie jestem pewny. Więc to jest pytanie, które zadaję sobie. Nie znam odpowiedzi jednoznacznej. Nie sądzicie? Nie zgadzacie się? Co myślicie? Jaka jest wasza opinia o tym? Czy zrozumiały jestem? Więc pytasz się, czy taniec powinien być dla wszystkich, czy dla określonej grupy i co możemy dać publiczności? Myślę, że bardzo ważne jest dla niezależnych, kreatywnych umysłów, by tworzyć nawet dla małej grupy, ponieważ bycie popularnym to nie jest może najważniejsze. Może nie powinniśmy intencjonalnie działać. Czy powinniśmy próbować angażować nowych ludzi, adeptów, czy może coś pośrodku? Nowi twórcy. Na przykład, ale chodzi ci o twórców czy o publiczność? My jako współcześni twórcy, co dla publiczności znaczy nasza twórczość? Jesteśmy wciąż czymś w stylu na poziomie wyobraźni, ale jeśli nie ma publiczności, jeśli wszyscy członkowie publiczności biorą udział w spektaklu, to, co mamy tutaj, to nie jest publiczność. I to samo jest z tańcem. Jeśli mam troszeczkę inne doświadczenia, tak jak we Frankfurcie, z uwagi na obecność Polskiego Teatru Poznań nie rozwijał żadnej niezależnej społeczności tancerzy, więc mieliśmy publiczność, natomiast nie mieliśmy tancerzy. I wciąż nie bardzo zmieniliśmy tą sytuację. Więc w Poznaniu nie mamy społeczności. Publiczność jest tak naprawdę publiczność i tancerzy stali się członkami społeczności. Natomiast generalnie, mówiąc ogólnie o tańcu, mam postulat. Przestańmy kłamać o tańcu. Kiedyś miałam wykład o marketingu, o promocji produktów kulturalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym i miałam wrażenie, że tak naprawdę najważniejszą zasadą jest nie kłamać, ponieważ to jest bardzo krótkowzroczna strategia. Jeśli zaczniemy tańczyć, że taniec jest dla każdego, ludzie, którzy przyjdą, będą rozczarowani w najlepszym przypadku. Wściekną się i nigdy nie przyjdą.
ponownie musimy się zgodzić, że nie ma formy sztuki, która byłaby dla wszystkich. To, co my każdy mamy, jest ciało. I uważam, że to jest punkt wyjścia. Taniec jest, choreografia jest niezwykle wymagającą sztuką, więc w ramach i jest o wiele większa publiczność, która chciałaby doświadczyć tej sztuki, która została zniechęcona z uwagi na mitologię tańca, język tańca. W kontekście geograficznym te wszystkie historie o tańcu, których doświadczyliśmy, więc powinniśmy znaleźć język, który pomógłby mówić nam o tych trudnych aspektach w sposób prosty, łatwy i komunikatywny, tak jak Jacobson już napisał w 70-tych latach. I mam adresata i nadawcę, więc musimy znaleźć kontekst i wspólny język i tak naprawdę możemy wzbogaconych ludzi stworzyć z nich określoną społeczność. I musimy pamiętać, że te ludzie, że ci ludzie po drugiej stronie mają ciała i które są piękne właśnie w różnorodności. Może to jest właśnie sposób, by zdobyć więcej publiczności, większą publiczność, a nie więc to jest szczególnie w Polsce mamy potrzebujemy szkoleń, potrzebujemy szkolenia w zakresie choreografii, nie w zakresie tańca, w zakresie choreografii, dramaturgii, jak powinniśmy szkolić reżyserów, szkolić aktorów. To jest tak naprawdę bardzo potrzebne, by potrzebne są określone umiejętności, by tworzyć taniec, bo i by dobrze skomunikować się z publicznością, bo świat, który nas otacza i trzeba tak naprawdę integrować, wpisywać tak naprawdę ten świat w wizję naszej rzeczywistości. Chciałbym powiedzieć, że to jest tak naprawdę paradoksalnie związek między autonomią i poziomem instytucjonalnym i autonomią jako form sztuki, bo powiedziałbym, że to jest paradoks, bo historycznie można zupełnie inaczej to traktować. Ludzie szukają, że to jest taniec, choreografia i tak by uzyskać pewną pozycję na, w hierarchii instytucjonalnej i marginalizują pewne aspekty. I to jest strategia zdobycia pozycji hegemonii i bardzo często tuż po osiągnięciu tego choreografia tańca rozwija się, poszerza na inne obszary, więc to w pewnym sensie działa w odniesieniu do zakładów tańca, domów tańca. Mamy ludzi, którzy przede wszystkim są nami, ale jak już mają pewną pozycję, próbują udowodnić, że nie ma nic za tymi drzwiami. Powinniśmy pamiętać o listach,
że ktoś chciał kiedyś udowodnić, że taniec jest autonomiczną formą sztuki i że taniec jest jak obraz. I to błędne stwierdzenie, że taniec jest tylko skupiony na choreografii. Ale z drugiej strony przecież choreografia jest dokładnie tylko tak naprawdę czystym ruchem. Dziękuję. Jakiekolwiek inne uwagi, pytania? Jeśli nie, chciałabym dodać jedną rzecz. Odpowiadając pytanie twoje, Aleksandra, myślałam o situation that was mentioned actually in the morning already about so-called tej sytuacji tak zwanej ekonomicznym, kulturalnym systemie, który istnieje teraz i struktura projektów, instytucji i pracy na projektach i międzynarodowych sieci, a co z, mam pewne wątpliwości i obawy dotyczące publiczności w kontekście lokalnej pracy, skupiając się na tym obszarze, na produkcji, na najlepszych współproducentach. To jest tak ważne, że tracimy kontakt z lokalną publicznością i chciałabym spytać się o po prostu powiedzieć, gdzie jest równowaga między tymi dwoma, czyli domem, zakładem tańca i indywidualnym artystą, ponieważ bez tego można stracić istotę pracy. Jestem zaciekawiona. Nie możemy przecież odmówić egzystencji międzynarodowej sieci, w której pracujemy, bo wcześniej czy później przełoży się to na określone projekty i budowanie publiczności. Ale gdzie jest równowaga? Mojej pracy szukam równowagi i daję lokalnym artystom możliwość współpracy, czy zachęcam ich do współpracy na arenie lokalnej. Czy działać na zasadzie promocji, informacji i w stosunku do potencjalnej publiczności otwierać okna, ponieważ mamy długoterminowy romans z krajami, z którymi współpracujemy i teatrami tamże. Myślę, że może strategia analizy to jest może termin
filozoficzny i deprofinalizacja. Jeśli się pracuje z tym jakoś, to jest propozycja dla publiczności. To obejmuje członków publiczności, widowni. Depersonalizacja. Myślę, że to jest problem z tańcem. Może tancerze czy teoretycy tańca nie wiedzą o sztuce współczesnej, o teoretykach współczesnego tańca, twórcach współczesnej sztuki. Może to jest problem właśnie. Jakiekolwiek inne jeszcze uwagi z widowni? Zabieram głos jako ktoś, jak była reprezentujący inną przestrzeń. Chociaż nie do końca inną, to jasne, bo wszyscy jesteśmy. Tak, performance to performance. Słuchając Państwa, pomyślałam sobie tak, że tak wiele znaczeń tutaj tego pojęcia autonomii, że trochę czasem nie wiem, o czym mówimy. Ale zarysowały się takie dwa główne nurty rozumienia tego pojęcia autonomia. Instytucjonalny i estetyczny. Estetyczny jest dość, to już jest sprawa o tyle skomplikowana, że był taki czas. Gdzie bez to wyłączamy? I to były lata 20, jeżeli już wprowadzamy się aspekt historyczny, że walczyliśmy o autonomię, że sztuka walczyła w poszczególnych swoich przestrzeniach o autonomię tych przestrzeni. Mówiło się na przykład o teatrze, teatr jest syntezą wszystkich sztuk. Przyszedł czas, że to myślenie się skompromitowało i zaczęto myśleć o tym, że teatr musi być osobny. Mówi o swojej przestrzeni. I przyszedł znowu taki czas, że myślenie o autonomii teatru jest skompromitowane, tak? Jak było kiedyś skompromitowane myślenie o syntezie wszystkich sztuk. Ja, kiedy mówię o teatrze współczesnym, muszę to słowo brać w cudzysłów. Bo teatru, w tym tradycyjnym, zostańmy przy tym języku, który wiadomo jest najtrudniejszy, znaczy język jest najtrudniejszy, on tak bardzo ustanawiający, że aż nas ograniczający. No więc jeśli miałabym mówić teatr współczesny, to chcę powiedzieć, że od razu muszę to słowo teatr wziąć w cudzysłów, bo już nie ma nic wspólnego teatr pozdramatyczny z teatrem repertuarowym, literackim, właśnie tym autonomicznym. Tak daleko jest oparty na strategiach performansu, że nie mogę mówić o nim teatr. Nie mam jeszcze innego słowa, więc przyzwyczajenia, także z pewnej konieczności go używam. I myślę, że przyszedł może taki czas, bo sądzę, że mogłabym powiedzieć dziś tak o teatrze. Teatr jest tańcem, teatr jest kinem, teatr jest muzyką. Czy syntezą wszystkich sztuk? No nie. Czy autonomiczny, bo teatr też nie. Więc myślę, że przyszedł taki czas, że o autonomii estetycznej to chyba nic się nie da. Ale można mówić o tym, o czym mówiła Joanna Reśmierowska. Czyli nie o autonomii estetycznej i instytucjonalnej, choć o tej jeszcze bym mówiła, na zasadzie, że są różne twory estetyczne, które mają jakąś swoją bazę ekonomiczną, taką czy inną, i walczą po prostu o pieniądze, o miejsce i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast nie padło tu po prostu zwykłe słowo. Zamiast autonomii powinno paść słowo niezależność. I ta niezależność będzie oznaczała wziąć odpowiedzialność za swój projekt, za swój program, za swoje środki, za swoją publiczność i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie o autonomii już chyba pora mówić, tylko o niezależności, a to jest trochę zupełnie co innego. I niewątpliwie wszyscy, przynajmniej ja tak myślę, poruszamy się rzeczywiście, nie ma na to jeszcze innego języka, w przestrzeni sztuk performatywnych. No po prostu gdzieś tak, chociaż uważam, że to nie jest doskonałe, to jest inny pomysł. Nie wiem, czy niezależność jest mniej problematyczna. Myślę, że mogę się zgodzić z pani argumentacją, natomiast niezależność tak naprawdę określa określone podmioty i można również znaleźć argumenty przeciwko niezależności, uważam. Myślę, że w tym przypadku niezależność jest określonym przypadkiem autonomii, na przykład finansowa autonomia. To jest różnica. Kiedy mówimy o niezależności, wciąż myślę o Estonii, niezależne instytucje, takie jak akademiczny teatr, uniwersytecki teatr i niezależność podmiotu, który ma określone zasoby, wyszkolony i chce być niezależny co do swoich działań, ruchów, jakie podejmuje, czy uczestniczy w ruchach, jakie się rozwijają i choreograf, który chce być niezależny i funkcjonuje w ramach na przykład ciemności i tak by, no ale jeśli tańczymy, również mówimy o innych rzeczach, więc jak daleko można zajść ze swoją niezależnością, więc kolejne pytanie jest, jak jestem odpowiedzialny za swoją niezależność, jeśli jesteś niezależny, bo od publiczności teatr nie jest niezależny od publiczności, więc jak daleko można być, można zajść ze swoją niezależnością? Czy powinniśmy kontynuować? Wszystkie kwestie może są interesujące podczas przerwy, byłyby. Dziękuję bardzo panelistom i dziękuję bardzo za uwagę.